Witajcie kochani, korzystając z okazji, że mam chwilę czasu, chciałam Wam przedstawić dzisiaj niekosmetycznych ulubieńców ostatnich miesięcy. Na pierwszy rzut będzie coś do jedzenia. Chciałam Wam pokazać ciasteczka. Ciasteczka kupiłam w Kauflandzie. I dopiero teraz jak brałam opakowanie, myślałam, że to są tylko ciastka z orzeszkami arachidowymi, ale okazało się, że tu są też i migdały. Polewie kakaowej. Te ciastka nie kosztowały około 3 zł. Nie są drogie. Jest tu 150 gramów, więc no może i są drogie, ale są naprawdę, naprawdę pyszne. No takie, nie wiem, czy tu jeszcze są, czy już wszyscy zjedli. Ale Wam pokażę. Tak ciasteczka wyglądają. Orzeszków jest naprawdę dość dużo, są chrupiące, super pachną, jestem głodna, a już mamy wieczór. Ciasteczka są pyszne, więc jeżeli będziecie mieć okazję, spróbujcie. Następną rzeczą jedzeniową jest serek z Biedronki. Tak wygląda, nie mam przodu, bo zdarłam. 200 gram kosztuje 2,49, chyba ja go kupiłam w promocji, jak była ta promocja na serki i sery. On jest śmietankowy, jest naprawdę taki zbity, dość konkretny i naprawdę, naprawdę pyszny i nie jest drogi. Następną rzeczą jest chili, to jest tak jakby ketchup z curry, coś tędy. Ja nienawidzę curry. W żadnej potrawie po prostu aż mnie na sam, jak czuję, to aż mi jest niedobrze. Ale muszę Wam powiedzieć, że w tym to jest takie pikantne, to jest taki sos. Używam to naprawdę do kanapek, do tortilli i naprawdę jest dobrze, dobre, tylko my to kupujemy w Niemczech, więc nie mam pojęcia, czy jest gdzieś do dostania u nas w Polsce. Teraz przechodzimy do rzeczy bardziej takich niejedzeniowych, na pewno niejedzeniowych. Ostatnio pokazywałam Wam Lenory. Teraz używam takiego Lenoru. On jest razy 7, ale on bardzo zapachem przypomina ten taki standardowy niebieski Lenor, tylko jest bardzo, bardzo mocny. Naprawdę nie można go dać dużo, bo to aż potem jest niedobrze. Ja ostatnio zaczęłam go używać z takim, mam nadzieję, że to będzie widać, z takim żelem do prania. On jest dość ciężki, z takim żelem do prania. To jest Power Wash, 4-litrowy, ten jest akurat uniwersalny niebieski, jest jeszcze zielony do koloru i teraz przywieźliśmy w czarnym opakowaniu do czarnego. Tak on wygląda, on u mnie na sklepie kosztuje 16,90, schodzi jak ciepłe bułeczki, ma bardzo delikatny, ładny zapach, przypomina mi trochę persila i jest naprawdę bardzo gęsty, bardzo, bardzo, nie wiem czy to będzie widać, ale o... Bardzo, bardzo ciężko. O, widzicie jak wraca? Bardzo ciężko jest go wydobyć z tej butli. To sprawia czasem trochę problemu. On tutaj pisze, że jest na 53 prania. Ja tego nie sprawdzałam, ja leję tak na oko, więc nie, ale muszę powiedzieć, że dopiera bardzo dobrze rzeczy. Nie zostawia mi plam i tak jak mówię, no kosztuje 16,90, więc... I do tego właśnie używałam ostatnio, bo używam różnych Lenorów. Teraz sobie wzięłam tego Lenora i to po połączeniu z tym daje taki zapach, że jak przesadzimy z tym, to można się udusić. Tyle powiem. Następną rzeczą, którą przywożę z Niemiec jest płyn do mycia naczyń Pril. U mnie na sklepie kosztuje 8,90 za 900 ml. Tą butelkę, ja nie mam zmywarki, więc piorę, więc myję naczynia ręcznie. Myję nawet 2-3 razy dziennie naczynia. I muszę Wam powiedzieć, że tą butelkę wzięłam, kiedy oni byli w Niemczech, wzięłam w sierpniu. W połowie sierpnia, czyli wrzesień, październik, listopad i mam jej tyle. Naprawdę jest... wydajny, gęsty i super myje naczynie, nie zostawia żadnych tłustej powłoki.
Następną rzeczą, która mi się już skończyła i zapomniałam sobie wziąć ze sklepu, jest Meglio. Na pewno większość osób z Was zna ten produkt. Jest to... jak się nie mylę, chyba włoski produkt, ale nie dam sobie obciąć ręki. No nie wiem. Nie, chyba nie włoski. Jak znajdę, to Wam powiem. Ale jest to produkt, który używamy w kuchni. Można go używać, nie wiem, przy aucie, tak, w motorze, do płytek i do odzieży. I muszę powiedzieć, że Kuba nieraz ma kolana całe zielone. Tak naprawdę spodnie są do wyrzucenia, jeżeli ma, bo ciężko jest sprać trawę wymieszaną z ziemią i ze wszystkim. Zawsze zostaną jakieś plamy, ale ostatnio klientka powiedziała mi, że przed praniem mam spryskać kolana Meglio i dopiero rzucić do prania. I muszę Wam powiedzieć, tak naprawdę spodnie by były tak do wyrzucenia i tak, więc mówię, czemu nie spróbować? I naprawdę, naprawdę plamy zeszły, nie ma nic. Używam go też do kuchni, do kafelek. Tak naprawdę używam go do wszystkiego, co jest, nie wiem, tłuste, takie, gdzie jest brud powiązany z tłuszczem, tak? Wyczyściłam nim cały piekarnik w środku, zostawiłam, spryskałam, zostawiłam na chwilę i super się domył. Polecam. Cena u mnie na sklepie 12,90 za spryskiwacz, a za zapas 11,50. Więc polecam gorąco. Następną rzeczą, trzema rzeczami, nie wiem jak to pokazać, są produkty z Wojta. Ja tu akurat mam miniaturki, które... jakieś włosy... Miniaturki, które dostałam od przedstawiciela i zamówiłam już na sklep pełnowymiarowe produkty, bo naprawdę są rewelacyjne. Z Wojta produkty są bardzo znane, na pewno znacie 242. Ojejku, teraz wyleciało mi z głowy, ale to jest Wojt 242. Taki zielony, brudpur, Boże, brudpur też jest rewelacyjny, a tutaj mam eupalin, środek do mycia i nabłyszczania podłóg. Powiem Wam, ja tutaj w kuchni, na przedpokoju mam kafelki, a w pokoju mam dużym wykładzinę taką PCV, bo PCV, nie? To się nazywa. I muszę powiedzieć, że zawsze jak myłam kafelki, to zostawały mi takie kropki, tak woda się tak rozdzielała, a jak używam tego, to jest taka jedna delikatna smuga. Naprawdę jest bardzo fajne, przy tym wykładzinę moją też nabłyszcza. Ja nie używam żadnych past nabłyszczających, bo po prostu nie mam do tego nerwów. Wiem, że te pasty niektóre trzeba zmywać i tak dalej, więc nie. Ale powiem Wam, że to się bardzo, bardzo dobrze spisuje. Jest to Wojt VC350. Następną rzeczą jest Wojt VC171. To się nazywa Katopol. Antystatyczny środek do mycia. I tutaj macie narysowane komputer, klawiaturę. Bardzo dobrze się sprawdza, wyczyszcza te takie wszystkie klejące ślady, które są na klawiaturze. Ja mam też ten laptopa. Dobrze się sprawdza skoncentrowany środek o podwyższonych właściwościach czyszczących, przeznaczonych do mycia przedmiotów z tworzy sztucznych, pleksji oraz powierzchni lakierowanych. Nie zostawia smug i zacieków. Naprawdę dobry, polecam, godny wypróbowania. I ostatnią rzeczą, która jest, to jest Meblin, to jest środek do mycia mebli. Jest to Wojt VC245. Tak wygląda. Niektóre te pełnowymiarowe produkty są w półlitrowych butelkach i litrowych, a niektóre niestety tylko w litrowych. Ale ten produkt do mycia podłogi u mnie na sklepie kosztuje 13,90 za litr. A naprawdę daje się go odrobinkę, bo rozcieńcza się go 1 do 200 albo 1 do 400. Więc naprawdę, ja jak dałam ostatnio za dużo, ja mam takiego mopa obrotowego, którego też Wam kiedyś pokażę. Wzięłam sobie od siebie ze sklepu. To jest taki, co tak nogą się kręci, nogą się naciska i on się tak kręci i jest w ogóle bosko. Ale naprawdę jest bosko, fajnie myje podłogę. I jak dałam tego za dużo i zaczęłam tego mopa
tam moczyć, to miałam tyle piany, że musiałam wszystko wylać i wszystko robić od początku, lać wodę, płyn i tak dalej. Wracając do tego VC245, jest to produkt do mebli i muszę powiedzieć, ja mam meble brązowe. Mam meble brązowe i tak naprawdę kurz muszę ścierać 2 razy dziennie. Ja mam kota, mam 2 dzieci, które cały czas latają i ten kurz się cały czas unosi. Ja wstając rano wycieram kurze, gdzie po 2-3 godzinach ten kurz jest znowu. Tutaj tu też pisze, że środek zalecany do mycia mebli zarówno matowych, jak i z połyskiem skutecznie usuwa brud z powierzchni lakierowanych, emaliowanych i ceramicznych. Pozostawia przyjemny zapach. Rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 1 do 150 lub 1 do 250. Zapach ma naprawdę bardzo ładny i zapach się dość długo utrzymuje na meblach. Ale ja tego, to jest do mycia mebli. Ja raz może, czy 2 razy umyłam meble tak rozcieńczonym tym płynem, ale tak dodaję sobie go troszkę na ściereczkę i po prostu przecieram meble tak jakby taką pastą. I uważam, że tak się sprawdza no troszkę lepiej, ten kurz tak szybko nie osiada z powrotem. Następną rzeczą, którą mam, to jest taki z Xantą, to jest angielska firma, nie wiem, się nie mylę. To też mamy na sklepie, są z tego bardzo, bardzo dobre odświeżacze powietrza, też takiej pojemności 500 ml. Super są zapachy. One też u nas kosztują 7,90, tak jak to cudo. To jest taki preparat, to jest taka pianka, która zabija nieprzyjemny zapach i bakterie, jeżeli pies albo kot, tak jak mój kot, którego teraz tu nie ma, gdzieś nam nasika. Mojemu kotu zdarzyło się tak parę razy, nie powiem. I ten produkt polecono mi w hurtowni właśnie niemieckiej, gdzie byłam. Eliminuje tutaj, szczerze, eliminuje właśnie nieprzyjemny zapach. O, koko zaczęła drapać coś. Nieprzyjemny zapach. Tak jak mówię, kosztuje 7,90. Jest to w postaci takiej pianki. Potrząsamy, odwracamy do góry nogami, pryskamy. Zostawiamy na jakąś chwilę. Potem ja to jeszcze robię tak gąbką, tak to wcieram, zanim to zostawię na chwilę, najpierw wcieram gąbką, zostawiam to na chwilę, a potem wystarczy odkurzaczem to wciągnąć. Muszę powiedzieć, że mój kot tam, gdzie przypadkiem mu się zdarzyło, nawet na to miejsce nie patrzy. Pianka jest mało wydajna, bo użyłam jej może 3-4 razy, ale mój kot, gdzie niestety jakoś przypadła mu do gustu nasza sypialnia, po prostu teraz do sypialni nie wchodzi. Ja też od czasu do czasu tak sporadycznie, mam jeszcze u nas kolejne opakowanie, sporadycznie psikam w niektórych miejscach. To ani nie odbarwia, bo ja mam akurat wykładzinę dywanową w sypialni, ani to nie odbarwia wykładziny, nic z nią nie robi. To nie jest tak, że tam, gdzie spsikamy, tam będziemy mieć czysty placek, tak? To nie jest takie, to tak nie działa, to po prostu tak jakby dezynfekuje to miejsce, gdzie naszemu pupilowi zdarzyło się coś zrobić. Więc naprawdę polecam 7,90. Mój kot, tak jak mówię, unika naszej sypialni. Mam nadzieję, że moi niekosmetyczni ulubieńcy miesiąca Wam się podobali. Jest to taki pierwszy filmik na moim kanale. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś taki zrobię i że ten Wam się będzie podobał. Mam nadzieję, że produkty też Wam się podobały. Jeżeli macie pytania, to proszę w komentarzach na dole. I to chyba już wszystko. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego filmiku. Do zobaczenia, pa pa!